Od dawien dawna ludzie próbowali szyfrować tajemnice. Komunikaty wojskowe, listy miłosne, zakazaną wiedzę. Większość zakodowanych tekstów prędzej czy później odczytano. W dziejach szyfrowanych pism jedno się wszakże wyróżnia. Istnieje tekst, który od setek lat nie chce zdradzić swoich sekretów. Rękopis Wojnicza. To najbardziej tajemnicza księga świata. Napisana przez nieznanego autora nieznanym alfabetem. Pełna zadziwiających ilustracji. Co się kryje między jej wierszami? Wyzwanie podjął kolejny ekspert. Po raz pierwszy podda badaniom materiały, z których zrobiono rękopis. Może atrament, pigmenty i welinowe karty ujawnią coś więcej. Rękopis Wojnicza. Najbardziej zagadkowa księga świata. Eksperci amerykańskiego wywiadu wojskowego potrafili złamać japoński kod generowany przez maszynę Purple. Do najwybitniejszych kryptografów świata należał William Frederick Friedman. Żeby nie wyjść z wprawy, rozszyfrowywał wraz ze swoim zespołem tajne teksty sprzed wieków. Łamano kolejne kody. Jeden tekst, rękopis Wojnicza, opierał się jednak wszelkim próbom. Kryptografowie się w końcu poddali. Nie udało im się rozszyfrować tego kodu. Dwustronicowy rękopis z tajemniczymi symbolami budził wiele pytań od dziesiątków lat. Na początku XX wieku do Villi Mondragone pod Rzymem przybył antykwariusz z Nowego Jorku poszukujący cennych ksiąg. Nazywał się Wilfried Wojnicz. W Villi Mondragone przechowywano wiele starych tekstów z kolegium jezuickiego. Część zbiorów, które udostępniono Wojniczowi, pochodziła z majątku Athanasiusa Kirchera, słynnego uczonego z XVII wieku. Znajdowała się tam niezwykła księga. Wojnicz kupił rękopis i do końca życia próbował go rozszyfrować. Umarł, nie zbliżywszy się nawet do rozwiązania zagadki. Po jego śmierci tom znalazł się w kolekcji rzadkich ksiąg i manuskryptów Biblioteki Beinecke Uniwersytetu Yale. Kolekcja może się pochwalić bibliofilskimi skarbami, ale żaden chyba nie jest tak sławny jak rękopis Wojnicza. René Zandbergen od lat pracuje nad tym manuskryptem. Jest jednym z jego głównych znawców. Dzień dobry, ja w sprawie rękopisu Wojnicza. Kiedy zobaczyłem stronicę rękopisu, odniosłem wrażenie, że potrafię to rozszyfrować i odczytać.
Z upływem lat okazało się jednak, że się omyliłem. Nie udało mi się, tak jak wielu moim poprzednikom. Cenny rękopis przechowywany jest w bezpiecznym miejscu w bibliotece Beinecke. René Zandbergen może po raz pierwszy zobaczyć z bliska oryginał. To niesamowite, że ktoś setki lat temu napisał tekst, którego do tej pory, choć dysponujemy taką techniką, nie umiemy odczytać. Na ponad 200 welinowych stronach znajduje się 1 000 000 detali graficznych i 170 tysięcy znaków. Łatwo się pogubić w tej plątaninie tekstu i obrazów. Ciekawe jest również to, że rękopis dopuszcza wiele różnych interpretacji. Mamy tu tyle rysunków, tyle figur, że można sobie wymyślić dowolną teorię i znaleźć w manuskrypcie potwierdzające ją dowody. Niezwykła rzecz. Po bliższych oględzinach rękopis wydaje się mniej tajemniczy. Na podstawie rysunków można go podzielić na części. Konserwator Pola Zajac spędziła nad nim wiele godzin. Nie umiemy odczytać tekstu, ale po ilustracjach możemy się domyślić, o czym ta księga traktuje. Najwyraźniej dzieli się na kilka części. Przeważająca część rękopisu dotyczy botaniki, ziół. Na pewno jest to książka o roślinach. Przedstawia system korzeniowy, liście, kwiaty. Niektóre rysunki wyglądają, jakby były robione z natury. Przypuszczam, że jest tu opisane, gdzie występuje dana roślina, jak rośnie, do czego można ją wykorzystać. Medycyna opierała się na ziołach. Inne partie księgi poświęcone są ówczesnej medycynie. Tu mamy znaki zodiaku, mapy gwiazd i nieba. Kolejne rysunki znaków zodiaku są bardzo szczegółowe i bardzo charakterystyczne. Oczywiście nie możemy stwierdzić, co oznaczają. Ale nawet tutaj widać zdumiewające podobieństwo do form naturalnych. Na niektórych stronach widnieją zjawiska optyczne. Kiedy się poruszy kartkami, ilustracje ożywają. Co oznacza to połączenie roślin i symboli astronomicznych? W średniowieczu, jeśli ktoś chciał się leczyć ziołami, musiał znać swój znak zodiaku. A tu, na dalszych stronach, widzimy kobiety. Kąpią się w sadzawkach z zieloną wodą. To szczególnie zdumiewające sceny. Czy mamy do czynienia ze zbiorem przepisów wodoleczniczych? A może jest to sekret źródła młodości? Inne ilustracje zdają się potwierdzać takie właśnie przypuszczenia. Dalej mamy już część końcową. Sprawia wrażenie, jakby były to jakieś przepisy. Jak należy pociąć rośliny uwidocznione na poprzednich stronach, w czym je gotować, a może ucierać. Dla kogoś zupełnie niezorientowanego wygląda to na zielnik albo księgę medyczną.
Czy autor był medycznym geniuszem, który nie chciał zdradzić rywalom swoich odkryć? A może obawiał się świętej inkwizycji, której nie w smak były naukowe rewelacje? Sam Wilfrid Wojnicz trafił na ślad wiodący do anonimowego autora. Sporządzając kopię oryginału, zauważył przeoczony dotąd trop. Na pierwszej stronie coś było napisane. Słowa wydrapano, ale w ultrafioletowym świetle ukazały się ślady atramentu. Widzę literę T. T. Pierwsza litera słowa Tepenec. Coś jest niżej. Jakobus a Tepenec. Widać wyraźnie. I chyba liczba 19. Jakub de Tepenec żył w XVII wieku. Był wędrownym medykiem i znawcą roślin leczniczych. Słynął ze swoich mikstur. W 1608 roku wezwał go do Pragi cesarz Rudolf II. Władca często cierpiał na depresję. Słynne wyciągi ziołowe Jakuba miały złagodzić napady melancholii. Medyk eksperymentował z ziołami. Hodował je, destylował, mieszał z alkoholem. Zbił na tym majątek. Wszystko wskazuje na to, że jego nalewki poprawiły samopoczucie cesarza. Rudolf nadał mu tytuł szlachecki i mianował naczelnym destylatorem cesarstwa. Ale dlaczego medyk szyfrował swoje recepty? Ludzie zajmujący się uzdrawianiem mogli się łatwo narazić kościołowi i władzy. Kevin Repp jest kuratorem zbioru rękopisów Biblioteki Beinecke. Alchemia miała wtedy ścisły związek z rozwojem nauki. Uznano ją zatem za rodzaj wiedzy tajemnej. Informacje zapisane w tym tekście uchodziły zapewne za nadzwyczaj sekretne. Czyżby to Jakub de Tepenec był autorem tajemniczego rękopisu? Można zauważyć, że większość przedstawionych tu roślin nie ma odpowiedników w naturze. Szczegóły są nieproporcjonalne. Niekiedy przypominają anatomię człowieka albo abstrakcyjne symbole. Obrazy wyglądają raczej na alegorie niż botaniczne ilustracje. Tak przedstawiano rośliny w średniowieczu. Zgodnie ze średniowieczną tradycją zwracano uwagę na moc przypisywaną poszczególnym roślinom, a nie na ich odtworzenie tak, by wyglądały jak w naturze. Jednakże na początku XVII wieku ilustracje były już inne, o wiele bardziej realistyczne.
Książka, która powstała w XVI lub XVII wieku, powinna być bardziej podobna do tej. Ta pochodzi z 1562 roku. Widzimy, że rysunki są o wiele bardziej dokładne. Poszczególne rośliny można rozpoznać. W czasach Jakuba de Tepenec nie zajmowano się takimi aspektami historii sztuki. Jakub zachowałby wierność stylowi swoich czasów. Choć jego nazwisko widnieje na pierwszej stronie, raczej nie on był autorem. Inne książki z jego posiadłości są tak samo podpisane. Z pewnością był kiedyś właścicielem rękopisu Wojnicza. Ale księga musiała powstać o wiele wcześniej. Świadczy o tym list znaleziony razem z rękopisem. To bardzo ważny list. Napisał go w 1655 roku czeski lekarz Johannes Marcus Marcinus do swojego przyjaciela Athanasiusa Kirchera. Kircher był wszechstronnym uczonym. Znał podobno wszystkie języki świata. Marci posyła mu książkę, żeby ją przetłumaczył. Dowiadujemy się również z tego listu o przeszłości manuskryptu. Marci słyszał od przyjaciela, że cesarz Rudolf II kupił go kiedyś za 600 dukatów. Cesarz Rudolf II znany był jako mecenas nauk. Za jego czasów nie odróżniano jednak nauki od magii. Rudolf miał ogromną kolekcję ksiąg okultystycznych oraz magicznych przyrządów i przedmiotów. Wydawał mnóstwo pieniędzy na jej powiększenie. Zawierała ona także rękopis Wojnicza. Umierając, cesarz zostawił wielkie długi. Jakub de Tepenec był chyba jego wierzycielem. Spłacono go, oddając mu część cesarskiej biblioteki. Zapewne tak trafił do niego rękopis Wojnicza. W liście do Kirchera znajduje się jeszcze jedna wskazówka co do pochodzenia rękopisu. Wymienione jest nawet nazwisko autora. Miał nim być Roger Bacon. Bacon, słynny angielski uczony i duchowny z XIII wieku, nosił znaczący przydomek. Doktor Mirabilis. Wspaniały nauczyciel. Wizje Bacona daleko wykraczały poza jego epokę. Chęć dokonywania odkryć oznaczała stałe konflikty z Kościołem. Kilka razy był więziony. Jako jeden z pierwszych Europejczyków zainteresował się zjawiskami optycznymi. Wyjaśnił, jak powstaje tęcza. Przeprowadzał eksperymenty z odbijaniem i załamywaniem światła. Używał szkieł powiększających. Wiele rysunków z astrologicznej części rękopisu Wojnicza przypomina kształty, jakie widać tylko pod mikroskopem. Czyżby to był pierwszy wgląd w ukryty dotąd świat?
To by wyjaśniało, dlaczego rękopis zakodowano. Uczony musiał się obawiać, że będzie prześladowany jako heretyk. Bacon eksperymentował z soczewkami, by zaradzić kłopotom ze wzrokiem. Czy jego szkła mogły dawać aż takie powiększenie? Richard Santa Coloma bada zjawiska optyczne przedstawione w rękopisie. Za czasów Bacona nie istniały mikroskopy, które umożliwiałyby obserwację takich szczegółów, jakie widnieją w rękopisie. Dopiero na początku XVII wieku, kiedy Cornelius Drebbel skonstruował złożony mikroskop z dwiema soczewkami wypukłymi, można było dostrzec detale, jakie widzimy na tych rysunkach. A więc to rodzaj notatnika naukowca? Najpierw myślałem, że to notes, w którym zapisano obserwacje z badań pod mikroskopem i wyniki eksperymentów Drebbela. Z czasem doszedłem jednak do wniosku, że w rękopisie przedstawiono świat fantastyczny. Za dużo tu baśniowych elementów. Istotnie większość ilustracji sprawia wrażenie nierzeczywistych. Czy to wyraz tęsknoty za fantastycznym światem, który ludzie z XVII wieku umiejscawiali w dalekiej przeszłości? Za czasów pobytu Corneliusza Drebbela w Londynie interesowano się starodawną księgą zawierającą wiedzę tajemną. Ktoś, kto by stworzył księgę w rodzaju rękopisu wojnicza, zyskałby ogromny prestiż. Zapewne udałoby mu się sprzedać ją za fortunę. Może rękopis wojnicza to przedmiot dekoracyjny? Naśladownictwo starożytnej tajemnej księgi. Nawet dziś, patrząc przez mikroskop, odkrywamy nowe perspektywy. Pole Zajac zaskoczyło idealne techniczne wykonanie ilustracji i liter. I jeszcze coś. Powierzchnia pergaminu jest gładka. Nie widzę, żeby cokolwiek wydrapano. Nie dostrzegam nawet poprawek. Innymi słowy, 200 stron zapisano bez żadnego błędu. To wręcz nadludzkie osiągnięcie. Dlatego budzi podejrzenia. Jedynym źródłem informacji o odkryciu rękopisu jest sam wojnicz. Może wzięty antykwariusz nie oparł się pokusie stworzenia własnoręcznie unikatowej, bezcennej księgi? Niektórzy podejrzewali, że był fałszerzem. Dzisiejsza nauka ma środki pozwalające to wykryć. Joseph Barabi, ekspert od mikroskopii, zbada rękopis. Wraz ze swoim zespołem zdemaskował wiele fałszerstw. Czego będzie pan szukał? Na jakiej podstawie można ustalić, czy rękopis jest autentyczny, czy też został sfabrykowany w późniejszych czasach? Przede wszystkim trzeba rozpoznać, czy metody, jakimi sporządzono rękopis, stosowano w epoce, w której powstał. Przyjrzymy się dokładnie jego stronie fizycznej. Poszukajmy kart, gdzie pigmenty są wyraźne. Mamy ich wiele. Wszystkie wyglądają dobrze. Pod mikroskopem widać ukryte piękno rękopisu. Ten fantastyczny mikroświat zawiera informacje o jego autentyczności. Pobiorę kilka próbek. Zastosuję różne metody. Od mikroskopii świetlnej, która da nam ogólne pojęcie, po analizę elementarną, która określi skład związków chemicznych.
Posłużymy się też spektrografią i krystalografią, żeby się dowiedzieć czegoś więcej o tym obiekcie. Spróbujemy ustalić, jak nasz obiekt został wykonany. Jeśli jest podrobiony, odkryjemy to, bo większość fałszerzy popełnia elementarne błędy. Joseph Barabi pobiera próbki farby i atramentu z różnych części rękopisu. Ta zieleń jest bardziej tajemnicza. Wezmę odrobinę. Nie chcę zmarnować ani cząstki. A więc mamy tu atrament żelazowo-galasowy, który robiono porcjami. Składniki poszczególnych próbek trochę się różnią. Niebieska farba to azuryt, bardzo piękny pigment mineralny. Czerwona i brązowa to naturalne pigmenty, ochra i hematyt, wspaniałej jakości. Krótko mówiąc, materiały piśmienne i farby, których użyto do sporządzenia tego dokumentu, były z pewnością stosowane w XV i XVI wieku. Co więcej, nie natrafiliśmy na żadne substancje, które by wskazywały, że jest to XIX-wieczna lub XX-wieczna podróbka. Farby i atrament dowodzą autentyczności rękopisu Wojnicza. Przed wiekami kolorowe pigmenty były bardzo drogie. Przygotowanie kolorów wymagało dużej wiedzy i umiejętności. Do wiązania pigmentów używano często gumy arabskiej. Malowanie mineralnymi pigmentami jest nie lada sztuką. Większe kryształy dają silniejszy połysk, ale trudniej je nakładać niż drobno sproszkowane minerały. Aby uzyskać jaskrawe odcienie, jak w rękopisie Wojnicza, artysta musiał kłaść farbę z niebywałą precyzją. Wymagało to prawdziwego kunsztu. Kontrastują z tym niektóre rysunki sprawiające wrażenie nieudolnych, wręcz naiwnych. Niektóre, jak ten mały smok lub rumiane kobiety, wyglądają, jakby narysowało je dziecko. René Zandbergen spotkał się w bibliotece Beinecke z Edith Sherwood, która przedstawia zdumiewającą teorię. Kiedy zobaczyłam ten obrazek, pierwszy z jakim się zapoznałam, nasunęła mi się hipoteza, że jego autorem był młody Leonardo da Vinci. Leonardo był utalentowanym dzieckiem z bogatej rodziny. Z pewnością od najmłodszych lat posługiwał się piórem i pędzlem. Czy ilustracje w rękopisie Wojnicza są jego dziełem? Jeśli porównamy te rysunki z innymi ilustracjami, zauważymy, że nie są zbyt kunsztowne. Prawdopodobnie jest to jedna z jego pierwszych książek. Stworzył ją, będąc jeszcze dzieckiem. Jedna ze stron wskazywałaby na autorstwo Leonarda. Na tym rysunku mamy symbole astrologiczne. 15 nagich kobiet siedzących w wannach. Niektóre są wyraźnie w stanie odmiennym. Jest tu też baran reprezentujący odnośny znak zodiaku.
Baran może odpowiadać kwietniowi. Otacza go 15 ciężarnych kobiet. Jeśli każda z nich przedstawia jeden dzień, ilustracja oznacza 15 kwietnia. Kobiety wznoszą w górę gwiazdy, symbole narodzin. Jedna trzyma gwiazdę na pasiastej wstędze. Znajduje się na godzinie 10. Czy Leonardo chciał upamiętnić ważne wydarzenie? Odniosłam wrażenie, że rysunek odnosi się do urodzin Leonarda da Vinci. Czyżby rękopis stał się dla Leonarda pierwszym ćwiczeniem w szyfrowaniu tekstów? Da Vinci był geniuszem, jednym z największych artystów w dziejach ludzkości. Jego talent plastyczny przejawił się już w młodym wieku. Rysunki w rękopisie nie wyszły jednak spod ręki młodego geniusza. Paula Zajac nie bez powodu jest przekonana, że nie było to młodzieńcze ćwiczenie. Czy to droga książka? Mogła być bardzo kosztowna. Pigmenty, zwłaszcza mineralne, są bardzo wysokiej jakości. Świadczy o tym fakt, że żywe barwy dotrwały do naszych czasów. Cena pergaminu zależała od rozmiaru arkusza. W tej księdze jest wiele rozkładanych stron, w tym jedna wielkości całego arkusza, co rzadko się zdarza. Taki duży kawał pergaminu musiał być wycięty ze środka skóry, co samo w sobie niemało kosztowało. Mówimy więc o kimś, kto miał środki na zakup sporej ilości pergaminu w dobrym gatunku, wysokiej jakości pigmentów, a do tego dysponował czasem. Praca mogła mu zająć kilka lat. Nieznany autor poświęcił zapewne szmat życia, by stworzyć tę księgę. Musiało go to kosztować fortunę. Zawarł w niej z pewnością bezcenne informacje. Tak cenne, że trzeba je było zakodować. Jakimi metodami szyfrowania dysponował? Odpowiedzi udzieli znawca historycznych kodów Gerhard Strasser. W średniowieczu popularny był szyfr podstawieniowy, używany niegdyś przez Juliusza Cezara. Litera tekstu jest po prostu zastępowana przez literę alfabetu odległą od niej o 4 pozycje. W miejsce A podstawia się D, w miejsce B E i tak dalej. Szyfr jest łatwy w użyciu i łatwo go złamać. Szyfr Cezara to najprostsza metoda. Wystarczy wiedzieć, o ile pozycji przesunięto literę alfabetu. Do złamania wystarczy 25 prób. Nie był to kod bezpieczny, więc około 1330 roku Trybunał Papieski opracował książkę kodów, której całym słowom, jak papież, kościół czy król, odpowiadały pojedyncze znaki. Odbiorca, żeby odczytać tak zaszyfrowany tekst, musiał mieć wykaz kodów. Przy tej metodzie listy kodów stają się coraz dłuższe, a ich aktualizowanie żmudne. Trudno też bezpiecznie przekazać książkę kodów odbiorcy. Łatwiejszy w użyciu i bardziej wydajny był dysk szyfrujący. Obracające się pierścienie z literami umożliwiały tworzenie bardziej złożonych kodów. Pod koniec XVI wieku opracowano tablicę szyfrującą. Z dzisiejszego punktu widzenia są to wszystko proste metody.
Czy potrafimy dziś odczytać wszystkie historyczne szyfry? Dziś, posługując się rozwiniętą analizą częstotliwości i metodami wspomaganymi komputerowo, możemy bez trudu odczytać zaszyfrowane teksty aż do XVII, a nawet z XVIII wieku. Potrzebna jest do tego pewna masa krytyczna. Nie wystarczy 30 znaków. Jeśli dysponujemy odpowiednio długim tekstem i ma on sens, odszyfrowanie nie nastręcza trudności. Czy ta obfitość znaków składa się na sensowny tekst? Żeby to ustalić, poddano komputerowej analizie wszystkie 170 tysięcy znaków rękopisu. Ich rozmieszczenie powinno odpowiadać modelom występującym w językach naturalnych. Okazało się, że niektóre znaki występują częściej, jak samogłoski w językach europejskich. Większość nie odpowiada jednak wzorom fonetycznym żadnego języka naturalnego. Choć zastosowano najnowocześniejsze narzędzia, tajemniczy rękopis nie ujawnił swoich sekretów. Kodu nie dało się złamać. Językoznawca Gordon Rack sądzi, że jest na właściwym tropie. Analizuje motywy autora. Z faktu, że do tej pory nie odszyfrowano rękopisu nowoczesnymi metodami kryptograficznymi, wynika według mnie, że raczej nie ma tu żadnego szyfru. Tak więc rękopis Wojnicza może nawet nie być zakodowanym tekstem. Rozmieszczenie znaków wskazuje zdaniem Raga na coś innego. Niektóre cechy tekstu są bardzo niezwykłe, jeśli porównać je z językami naturalnymi. Wygląda na to, że mamy tu próbę stworzenia sztucznego języka. Gordon Rack przypuszcza, że nieznany autor chciał wywołać wrażenie, iż księga zawiera jakieś tajemnice. Mógł się w tym celu posłużyć historycznymi szyframami. Do prostych metod należy tak zwana matryca Cardana. Jest to szablon z otworami ułożonymi w określony wzór. Po przyłożeniu do tekstu ukryta w nim treść pojawia się w tych otworach. Można też użyć tego narzędzia do stworzenia tekstu pozbawionego sensu. Odczytujemy słowa widniejące w otworach, zapisujemy je, przesuwamy matrycę, pojawia się kolejne słowo, które notujemy, przesuwamy ją dalej aż do końca, po czym powtarzamy cały proces. W ten sposób można bardzo szybko i skutecznie stworzyć i zapisać tekst. To wyjaśniałoby, dlaczego najlepsi kryptografowie nie odczytali kodu. Ale kto miałby napisać taką księgę? Najprawdopodobniej był to awanturnik z czasów elżbietańskich, niejaki Edward Kelly. Kelly pochodził z Anglii, był miejskim pisarzem, ale za fałszowanie dokumentów stracił posadę. Podobno za karę obcięto mu ucho. Do końca życia ukrywał ten defekt pod fryzurami i kapeluszami. Kelly opuścił Anglię pod koniec XVI wieku. Podróżował po Europie, podając się za uczonego męża. Po co sfabrykował tę księgę? Istnieje kilka hipotez. Może po prostu dla pieniędzy. Rękopis Wojnicza kupił cesarz Rudolf II i bardzo dobrze zapłacił.
Jeśli ktoś potrafi w krótkim czasie sporządzić taki manuskrypt, dobrze zarobi, sprzedając go cesarzowi. Rudolf II finansował wielu uczonych. Nie brakowało wśród nich szarlatanów. Kelly zwietrzył okazję i zaoferował swoje usługi. Podawał się za alchemika, który umie wytwarzać złoto. Twierdził, że ma do tego odpowiednią aparaturę. Cesarz Rudolf kazał sprawdzić jego instrumenty i zamknąć go w komnacie. Kelly musiał wiedzieć, że jest obserwowany. Oczywiście nigdy nie wyprodukował bezcennego kruszcu. Nie musiał, bo przemycił do komnaty grudkę złota. Cesarz był pod wrażeniem. Kelly dostał u niego posadę. Mogły być jednak i inne motywy. Ktoś wierzył, że anioły mówią do niego tajemniczym językiem. Kelly miał praktykę w tym względzie. Rozmawiał już z aniołami w imieniu innego Anglika, matematyka Johna Dee. Tylko Kelly znał język aniołów i przekazywał ich słowa zachwyconemu Johnowi Dee. Posługiwał się specjalnymi znakami, które odczytywał z magicznej tablicy. Język aniołów był oczywiście wymyślony. Podobno współpraca się nagle zakończyła, kiedy anioły powiedziały, że Kelly i Dee mają się wymienić żonami. Kelly miał środki, motyw, okazję i odpowiedni charakter. Wszystko wskazuje na to, że on był autorem rękopisu Wojnicza. Już kiedyś stworzył fantastyczny język. W cesarzu Rudolfie znalazł łatwowiernego nabywcę swoich magicznych formuł. Dziś po raz pierwszy możemy przy użyciu najnowszej technologii zdemaskować szarlatana z XVI wieku. Greg Hodgins z University of Arizona pobierze próbki rękopisu Wojnicza. Spisano go na zwierzęcej skórze, materiale organicznym, więc można dokładnie ustalić jego wiek. Posłuży do tego metoda datowania radiowęglowego. Nigdy nie badano tej księgi w taki sposób. Potrzebne są do tego stosunkowo duże próbki, więc przez długi czas wykluczano tę metodę. Teraz jednak uda się wreszcie ustalić, ile naprawdę lat ma tajemniczy rękopis. By zapewnić dokładność pomiaru, Hodgins pobiera próbki z czterech różnych stron. Po kilku tygodniach przychodzą wyniki. Wszyscy są zaskoczeni. Mamy tu cztery pomiary czterech próbek z rękopisu Wojnicza.
W związku z datą powstania rękopisu nabiera to szczególnego znaczenia. Później blanki tego rodzaju upowszechniły się w Europie. Jednakże na początku XV wieku znano je tylko w północnych Włoszech. W epoce renesansu był to jeden z najbogatszych i najpotężniejszych regionów świata zachodniego. Tak wygląda historyczne tło powstania rękopisu Wojnicza. Do tej pory badaczom brakowało punktu zaczepienia w historii. Nikt nie wiedział, w jakim okresie czy regionie rozpocząć poszukiwania. Teraz już wiemy, gdzie szukać. Ciekawe, jakie odniesienia do tajemniczego manuskryptu znajdą się w archiwach między Mediolanem a Wenecją. Ustalenie daty powstania rękopisu przybliża nas do momentu, kiedy zostanie on odczytany. Na razie rękopis Wojnicza pozostaje tym, czym był przez 600 lat. Gabinetem luster, w których odbija się wyobraźnia badaczy. Nie dopuszcza jednak nikogo do swojej tajemnicy. Realizacja. Wersja polska na zlecenie Planet Plus, Studio Publishing. Tekst Hanna Jankowska. Czytał Marek Lenek.